Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które już przysługiwało wiosną tego roku. Pamiętajmy, nie jest on wliczany do standardowych 60 dni. Co ważne, mogą z niego skorzystać rodzice w takim wypadku, gdy szkoła, żłobek czy też placówka opiekuńcza, do której uczęszcza dziecko, zostało zamknięte z powodu COVID-19. Drugi z rodziców nie ma możliwości opieki nad dzieckiem. Również niania, z którą mamy na przykład podpisaną umowę aktywizującą, również nie może sprawować opieki. Świadczenie przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.